Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Oprowadzanie po muzyce. Witam Państwa w kolejnej osłonie cyklu Oprowadzamy po muzyce. Dziś chciałabym Państwu przedstawić fragmenty utworów wirtuozowskich na skrzypce, nawiązujących do muzyki ilustracyjnej. Jako pierwszy fragment zaprezentuję fragment Pszczółki Schuberta. Akcentów prawej ręce, które kojarzą mi się z żądleniem pszczoły, a także bardzo szybki ruch palców lewej ręki, który kojarzy mi się z szybkim ruchem skrzydeł. Cały ten utwór napisany jest concertino, co znaczy z tłumikiem. Tłumik umieszcza się tutaj na podstawku. Zmienia on znacznie brzmienie instrumentu, barwę, a także głośność. Zdjęłam go teraz i zagram kawałek bez niego. Znacznie głośniej, ale moim zdaniem właśnie ten tłumik nadaje taki klimat temu utworowi i specyficzną barwę takiej latającej pszczoły gdzieś za oknem. Kolejnym utworem będzie chiński tamburyn Chryslera. Fragment 13 kaprysu Niccolò Paganiniego. Kompozytor ten nie bez powodu podejrzewany był o konszachty z diabłem, głównie za sprawą swojej niewiarygodnej techniki oraz ekscentrycznego zachowania. Sonaty Giuseppe Tartiniego, zwaną sonatą z diabelskim trylem. Sonata ta była wymagająca technicznie dla muzyków w tamtych czasach, ale i współcześnie. Jest ona szczególnie trudna dla lewej ręki, ponieważ roi się w niej od tryli i niewygodnych chwytów. Thank you.
Dlatego idę udać się na zasłużony odpoczynek. Dziękuję bardzo za uwagę.